Zdecydowanie tak. Spełnienie marzeń to jedno, nagroda i ciężka praca to drugie. Moim zdaniem to jest efekt dwuletniej pracy ostatniej w Legii Warszawa z trenerem Mielnikiem. Wiadomo, poprzednie sezony w Tauron pierwszej lidze były raz lepsze, raz gorsze. Były też czwarte miejsca, piąte miejsca, ale uważam, że ta dwuletnia praca z trenerem Mielnikiem była kluczowa dla mojego rozwoju. W tamten sezon w Tauron pierwszej lidze Legia Warszawa zajęła moim zdaniem fantastyczne siódme miejsce. Biliśmy się do końca o play-off, praktycznie w ostatniej kolejce z Będzinem ugraliśmy punkt na wyjeździe. Ten punkt był tak cenny, że nam się udało zakwalifikować do tej ósemki. Graliśmy potem play-off z Bielskiem, uważam, że który awansował do Plus Ligi w tym sezonie. Uważam, że też się zaprezentowaliśmy bardzo dobrze, grając naprawdę na fajnym poziomie w Warszawie na Niegocińskiej. Mecz 3-2 dla Bielska po naprawdę wspaniałej walce. Z roku na rok widać, że ta Tauron pierwsza liga idzie organizacyjnie przede wszystkim do przodu. Jeżeli będzie organizacyjnie do przodu, to ta Tauron pierwsza liga ściąga coraz lepszych to zawodników. Przykład z tego sezonu, który będzie 2022-2023. René Tepan przychodzi do Będzina, kiedyś zawodnik PGS Kry plus ligowej, więc moim zdaniem takie nazwiska tą ligę bardzo wzbogacają. Przede wszystkim w poziom. Poziom sportowy, jakościowy, przecierają szlaki, bo kiedyś się tak się wydawało, że ta pierwsza liga jest trochę taka traktowana po macoszemu, że z boku, że ci zawodnicy tam to jest tylko dla młodych zawodników, którzy są tak jakby wypożyczeni z tych klubów plus ligowych, a teraz uważam, że ta pierwsza liga jest naprawdę szalenie mocna. Dwie, trzy ekipy są ok, na bardzo wysokim poziomie sportowym, organizacyjnym, mają też hale, które odpowiadają plus lidze, ale reszta to są naprawdę wyrównane ekipy z bardzo dobrymi zawodnikami, którzy po prostu będą się bili o ten właśnie playoff. Mamy naprawdę fantastyczne warunki na hali, tak? Mamy halę mamy tylko dla siebie, gdzie możemy trenować tak naprawdę ile chcemy, kiedy chcemy, jak chcemy. Na hali mamy siłownię, ale najważniejsze to jest szatnia, gdzie miałem trochę ułatwione wejście w tą szatnię, dlatego że znałem kilku już zawodników wcześniej. Jednak jest dużo prościej wejść, kiedy się zna dwóch, trzech zawodników. Zawsze jest o czym słowo zamienić, powspominać starsze czasy. To uważam, że mi ułatwiło wejście w szatnię. Uważam, że relacje z zawodnikami są naprawdę na fajnym poziomie. Trzymamy się razem kupą i to będzie nasza siła w tym sezonie. Nie ma się z nami obcokrajowców, którzy są teraz na swoich kadrach, ale uważam, że taką atmosferą ciężkiej pracy możemy naprawdę dużo zdziałać. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców do śledzenia Plus Ligi, ale także i Tauron pierwszej ligi, która z roku na rok jest coraz mocniejsza. Z roku na rok wychodzi coraz więcej zawodników do Plus Ligi, żeby cieszyć te oczy, a przede wszystkim spełniać swoje marzenie.